na komnaty dla dzieci królewskich, zwane komnatami królewskich. I w tych trzech wielkich komnatach dzieci kolejnych królów miały dość miejsca do zabawy, odpoczynku, relacji z pana czy innych. Skromna architektura, proszę państwa, jest rozpoznana, a obecnie te komnaty są wykorzystywane jako pokoje wystawowe galerii obrazów. Nie ma żadnej materii, którego mamy tu pod obrazem. Wizerunek ostatniego księcia Mazowieckiego Janusza, Tadeusza Rejtana, Matejko rozbiorowy, w sposób symboliczny Matejko pokazał nam Rejtana, który położył się na ziemię bez zaprotestować. Po tym, co mówiłem państwu tam w korytarzu, państwo rozumieją. Posłowie przechodzili z sali poselskiej do sali senatu, aby zatwierdzić haniebny traktat pierwszego rozbioru. W najwyższym miejscu, tam gdzieśmy państwem stali, zagrodził on drogę posłów i ten symboliczny gest wykonał. W Polsce jest dzisiaj, proszę państwa, kilkadziesiąt szkół średnich i podstawowych, które noszą imię Tadeusza. Pokazał zdrajców narodu, tam pod portretem Katarzyny, proszę państwa, którzy zajmując najwyższe stanowiska w państwie zdradzają interesy narodu, tym poniżej marszałka. Po lewej stronie szlachta i król, może nie zdradzają ojczyzny, ale niewiele czynią, aby przeciwdziałać temu haniebnemu traktatowi. To jest smutny obraz, jeden z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego narodu. Tutaj, proszę państwa, mamy odwrotnie, przepraszam, najbardziej chwalebne wydarzenie, o którym mówię, Konstytucja 3 maja. Matejko nie pokazał nam momentu głosowania w sali, a pokazał nam uroczystość, kiedy po zakończeniu sesji Sejmu i przyjęciu Konstytucji król, senatorowie i posłowie idą z sali obrad w zamku do Kościoła Świętego Jana, by podziękować Bogu za przyjęcie ważnej decyzji prawnej i odśpiewać słynną pieśń dziękczynną Tedeum Laudam. Król tam jest widoczny, senatorowie na ramionach posłów, marszałkowie Sejmu, Małachowski, Królestwa Polskiego i Sapieha Wielkiego Księstwa Litewskiego. Małachowski trzyma w ręku akt konstytucji, którego faksymile państwo. Warto to naprawdę.